Głównym sponsorem Kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Cześć, ja nazywam się Kuba Kosikowski, a to jest Zero Znieczulenia w kanale Zero. Tematem, który do czerwoności rozpala sekcje komentarzy i portale informacyjne, są tematy zdarzeń medycznych, najczęściej oczywiście błędów lekarskich. W Polsce panuje przeświadczenie, że lekarze są nieomylni, że jeżeli dojdzie już do błędu, to oni się do niego nie przyznają, a pacjent już jeżeli dowie się w ogóle, że padł ofiarą błędu, to nie ma żadnych szans z połączonymi mocami kasty lekarskiej i prawniczej, a jeżeli w ogóle ma jakąś szansę na sprawiedliwość, to trwa to lata i kosztuje miliony monet, żeby w ogóle do czegoś takiego dojść. Także w tym odcinku postaram się odpowiedzieć na takie pytania. Czym są zdarzenia medyczne, jak do nich dochodzi? Ile ich mamy w Polsce, a ile ich mamy na świecie? Co czeka pacjenta po tym wszystkim, a co czeka personel medyczny? Porozmawiamy też z naszym gościem o tym, co moglibyśmy zrobić, żeby tych błędów było mniej, żeby pacjent w polskich szpitalach był bezpieczny i na kim powinniśmy się wzorować, żeby tak jakby wprowadzić to jeszcze większe bezpieczeństwo oraz o tym, dlaczego tych błędów powinno być więcej. Zero Znieczulenia, odcinek drugi, nieomylni czy bezkarni. Zapraszam. To na początek. Czym jest zdarzenie medyczne? Żebyście to dobrze rozumieli. Jest to zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Diagnoz, jeżeli spowodowały niewłaściwe leczenie lub opóźniły to leczenie i przyczyniły się do rozwoju choroby, leczenia, w tym zabiegów operacyjnych i zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. To teraz przełóżmy coś z prawniczego na polski, tak żebyśmy się jeszcze lepiej rozumieli. Zakażenie was w szpitalu grypą, zapaleniem jelit typu Clostridium czy zapaleniem płuc jest zdarzeniem medycznym. Pozostawienie chusty w brzuchu po operacji jest zdarzeniem medycznym. Powikłanie w postaci krwotoku po podaniu zbyt dużej, omyłkowo oczywiście, dawki leku przeciwkrzepliwego jest zdarzeniem medycznym. Działanie niepożądane szczepionki, którą przyjęliście, jakieś powikłania po niej, jest zdarzeniem medycznym. Upadek albo uraz, który odnieście w trakcie pobytu w szpitalu, też jest takim zdarzeniem niepożądanym. Pozostawienie pacjenta w domu przez zespół ratownictwa medycznego, czyli potocznie mówiąc karetkę, w sytuacji, kiedy on potrzebował trafić do tego szpitala, też jest zdarzeniem medycznym. Jak widzicie, to jest bardzo, bardzo pojemne określenie, ten wór tych zdarzeń medycznych, zdarzeń niepożądanych, błędów lekarskich czy innych zawodów. Więc skoro już udało nam się przybliżyć, co to są te błędy, no to teraz postaramy się opowiedzieć, kto te błędy może popełnić. Błędy medyczne, te zdarzenia powoduje każdy, kto ma kontakt z pacjentem. Jest taka pewna pula zdarzeń wspólnych, to znaczy takie, które robią wszyscy, od lekarzy przez pielęgniarki, znaczy robią, powodują od lekarzy przez pielęgniarki po pacjentów i ich rodziny. I to jest nieprzestrzeganie zasad higieny i epidemiologii. Jest to niestety duży problem dotyczący polskich szpitali, bo te zakażenia wewnątrzszpitalne powodują no nie dość, że samą tak jakby chorobę i uszczerbki na zdrowiu czy zgony w wyniku tych chorób, to też mogą opóźnić albo uniemożliwić właściwe leczenie tej choroby, na którą pacjent trafił do szpitala. Dlatego jeżeli pojawiają się jakieś obostrzenia w szpitalach, na przykład zakaz odwiedzin, albo widzicie, że tutaj trzeba myć ręce, trzeba dezynfekować ręce, w okresie zwiększonych zachorowań założyć maseczkę, to to nie jest po to, żeby sobie ktoś wymyślił, że będziemy za to karać, tylko po to, żeby jak najmniejsza liczba pacjentów zakaziła się w szpitalu czymś, co opóźni albo uniemożliwi ich dalsze leczenie. Teraz mała dygresja. Jeżeli będziecie kiedyś w szpitalu, to sprawdźcie, zwróćcie uwagę, jeżeli leżycie na oddziale albo odwiedzacie swoją rodzinę, jaki procent personelu przestrzega zasady takiej podstawowej epidemiologicznej, czyli nic poniżej łokci. O co chodzi? No chodzi o to, że personel medyczny i ogólnie ci, co są przy pacjencie, niemedyczny również, nie powinien mieć na sobie nic poniżej łokci. Nie powinien tutaj mieć nic, czyli żadnych zegarków, żadnych obrączek, bransoletek, smartwatchy, nic, gołe. Czyli nie mamy też długich rękawów, żadnych długich rękawów, króciutki rękaw. Generalnie nie nosimy też niczego na szyi, żadnych identyfikatorów, które zamiotają blat, żadnych krawatów. No nie, bo jeżeli zobaczycie, że w miejscu, gdzie właśnie trafiliście, czyli leży wasza rodzina, ktoś popyla w długim rękawku albo właśnie obwieszony zegarkami, bransoletkami i tak dalej, no to niestety jest większe ryzyko, że będzie na tym oddziale po prostu zakażenie wewnątrzszpitalne, bo niestety na tych przedmiotach się przenosi. Jeżeli idziemy do jednego pacjenta, coś tam przy nim robimy i otrzemy zegarkiem, nie? Otrzemy zegarkiem o jego pościel, no ręce zdezynfekujemy, ale z zegarka za każdym razem nie dezynfekujemy. Także niestety, jeżeli jest tak, że personel tego nie przestrzega na danym oddziale, no to jest zwiększone ryzyko tego zdarzenia medycznego. Mówię to z przykrością, bo niestety epidemiologia jeszcze nie na wszystkich oddziałach szpitalnych w Polsce się przyjęła, także no nie będę się już nad tym znęcał, czy na przykład nad myciem rąk, dezynfekcją rąk, czy chociażby kwestie rękawiczek jednorazowych, bo jeżeli można w polskich szpitalach coś zmienić szybko i tanio, żeby był duży efekt dobry dla pacjentów, to właśnie to, żeby tego naprawdę bardzo mocno przestrzegać i żeby te procedury w niektórych miejscach po prostu nie były martwe. To kto popełnia te błędy? No to oczywiście najczęściej mówimy o błędach lekarskich. No od lekarzy w trakcie leczenia najwięcej zależy decyzyjnie, więc ich błędy no, mają największe przełożenie i najczęściej się zdarzają. No i to może być właśnie błąd przy operacji, postawienie błędnej diagnozy, to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. Jaki błąd może popełnić pielęgniarka czy pielęgniarz? No może na przykład pomylić pacjenta, podać nie tą dawkę leku, podać nie ten lek. Co może zrobić ratownik? No właśnie pomylić się na przykład w ocenie pacjenta i uznać, że nie, no on jest w dobrym stanie, musi pójść do rodziny, nie musimy go zabierać do szpitala, a jemu jednak działo się coś poważnego. Albo może na przykład w niewłaściwy sposób prowadzić resuscytację. Diagnosta może pomylić fiolki, także cały personel medyczny, ja nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, ale cały personel medyczny może na jakimś etapie opieki nad pacjentem, diagnostyki popełnić po prostu błąd. Co więcej, do zdarzenia medycznego mogą też doprowadzić pacjenci oraz ich rodziny. Jak? No tak, że coś zatają, nie powiedzą albo zapomną o czymś nam powiedzieć. Generalnie w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że w teorii wszystko, to jakie pacjent bierze leki, gdzie się leczył, jakie ma skierowania, powinno być w systemie informatycznym P1. Ja to tam wysyłam, każdy lekarz, który zajmuje się dziś pacjentem, każdy szpital powinien mieć to wgląd, widzimy się nawzajem i unikamy błędów, że dajemy pacjentowi nie te leki, co powinien, albo na przykład leki, które nie powinno się razem łączyć, albo na przykład nie robimy danej operacji, pacjent ma jakieś tam świeże badania, które powodują, że tego nie powinniśmy robić, a my coś tam nie wiedzieliśmy. No niestety, mimo tego, że to wszystko obowiązuje, to w praktyce nie działa, to znaczy nie zmuszono do tej pory szpitali i poradni, żeby mieć takie oprogramowanie, żeby to ściągać i uploadować tak jak trzeba, więc prawo prawem, a realia są takie, że niestety większość w tej chwili naszych decyzji opiera się na porządnym, pogłębionym wywiadzie i badaniu, no oczywiście badaniach dodatkowych, obrazowych i tak dalej, ale nadal wywiad jest bardzo, bardzo ważny. Więc jeżeli w momencie zbierania tego wywiadu wy o czymś zapomnicie, o co zapytamy, albo nie będziecie wiedzieć, albo nam po prostu skłamiecie, bo nie wiem, bo się wstydzicie, albo głupio się przyznać, no to niestety jest ryzyko, że w wyniku tego informacji, które od was odzyskamy, popełnimy błąd. Tutaj taka mała uwaga do wszystkich, którzy mają rodzinę, taką, która ma już osoby starsze, zazwyczaj demencję. Słuchajcie, bardzo ważnym jest to, żebyśmy wiedzieli, jak pacjent do nas trafia, na co on się leczy, na jakie choroby choruje, jakiś kontakt do was. Także jeżeli macie taką możliwość, to tej waszej starszej osobie z rodziny włóżcie do portfela albo do dokumentacji, tam, którą on zawsze ze sobą bierze, taką kartkę. Jakie leki przyjmuje, jaki lek, jaka dawka, rano, wieczór, ile razy. I na jakie te główne choroby choruje, albo na przykład czy był po zawale, po leczeniu onkologicznym, po udarze. No i trzecia kwestia, jakikolwiek kontakt do was, numer telefonu, bo to naprawdę może takiemu i osobie, która, nie wiem, zemdleje na ulicy i zabierze karetkę do szpitala, po prostu uratować życie. Ja teraz, to nie jest jakiś tam truizm, to naprawdę może uratować życie, także proszę, jeżeli macie taką osobę starszą, to zadbajcie o to. Skoro już wiemy, co to są błędy, kto je popełnia, to może ustalmy, ile ich jest. Wedle WHO błędy medyczne, zdarzenia medyczne są w top 10 przyczyn zgonów na świecie. Czyli 10 najpopularniejszych przyczyn zgonów na świecie, w top 10 są błędy przy leczeniu czy diagnostyce. Stany Zjednoczone mają 334 miliony mieszkańców. W 2023 roku, wedle szacunków, w wyniku błędów zmarło tam 371 tysięcy ludzi, a ponad 400 tysięcy zostało niepełnosprawnymi w ich wyniku. W 2016 roku błędy medyczne były trzecią przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce mieszka nas niemal 38 milionów. Wedle danych Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Rocznie w wyniku błędów medycznych umiera od 7 do 23 tysięcy Polaków. No jest duża rozbieżność, ale gdybyśmy przełożyli populację i liczbę zgonów ze Stanów Zjednoczonych na Polskę 1:1, to tych zgonów powinniśmy mieć około 42 tysięcy. No i teraz jest pytanie, czy my lepiej leczymy, mamy lepszy system niż Stany Zjednoczone, no czy lepiej te błędy po prostu ukrywamy? No i na to postaram się w tym odcinku Wam odpowiedzieć. Średnia unijna zdarzeń niepożądanych i zdarzeń medycznych w szpitalach to jest około 10% hospitalizowanych. Wedle naszych danych w Polsce to jest od 7 do 10%, zależnie od roku, czyli generalnie wydaje się, że te dane mamy w Polsce niestety trochę zaniżone. I teraz tutaj taka ciekawostka. Od wielu lat, badania, które sprawdzałem, są od 1970 roku, sprawdza się, jak duża liczba zgonów jest spowodowana inną przyczyną niż ta, którą podano jako oficjalną, albo ta, na którą pacjenta leczono. I sprawdza to się po prostu sekcjami pośmiertnymi. I tutaj w miarę rozwoju medycyny ten odsetek nie spada. Od 1970 do 2017 to jest cały czas 10%. Dlaczego w polskich szpitalach nie zgłasza się błędów medycznych? No przyczyna pierwsza, najważniejsza, najczęstsza jest trywialna. No nikt nie chce się narażać na po prostu roszczenia finansowe. Nikt nie chce wyłożyć tej rodzinie, że hej, padłeś ofiarą błędu, pozwij nas, żeby dostać odszkodowanie. Dodatkowo jest kwestia jeszcze akredytacji, certyfikatów oraz kontraktów z NFZ-em. No są pewne wymogi, żeby uzyskać te różne rzeczy, które wymieniłem. No i niektóre szpitale po prostu nie chcą, żeby to było w danych i pojawiało się, że mają na przykład dużo zakażeń szpitalnych. Dodatkowym powodem jest niechęć do tracenia personelu. Obecnie personel medyczny podpada pod uniwersalny artykuł kodeksu karnego, więc odpowiada tak samo jak każde inne nieumyślne spowodowanie zgonu. Kara, która grozi, to od 3 miesięcy do 5 lat. Za uszczerbek na zdrowiu ta kara wynosi do 3 lat pozbawienia wolności. Czyli każdy taki zgłoszony błąd to jest po pierwsze personel, który musi jeździć do prokuratury na zeznania jako świadkowie. I to nie chodzi o to, że będzie jeździł tylko ten lekarz, który domniemanie popełnił błąd. Będą jeździli wszyscy. Pielęgniarki, które się tym pacjentem zajmowały, wszyscy lekarze, którzy się nim opiekowali, też ci, którzy byli na przykład na dyżurach, wszyscy, którzy byli przy operacji, znieczulali. Więc to jest jakaś tam duża wyrwa organizacyjna dla tego szpitala. Po drugie jest po prostu ryzyko trwałej utraty pracownika, który zostanie skazany. No i w poprzednim odcinku opowiadałem Wam, że niestety coraz mniej lekarzy w Polsce chce pracować w szpitalach z różnych przyczyn, nie tylko finansowych. Więc każda taka strata po prostu naraża szpital na to, że on nie będzie w stanie zabezpieczyć na przykład ciągłości leczenia, czy chociażby obsady dyżurowej na oddziale. Niestety mówię to z pełną świadomością, w polskich szpitalach te błędy nie wychodzą z tego względu, że w ramach troski o ten dobry personel, o ten personel, który się uczy, który robi wszystko zgodnie z wytycznymi, który walczy o jak najlepszy interes pacjenta i wszystko robi tak jak trzeba, że jeżeli jemu przydarzy się błąd, żeby on po prostu nie został skazany, żeby go nie stracić. I w imię ochrony tych lepszych, no niestety chroni się też tych, którzy się nie uczą, te błędy popełniają rutynowo, je powtarzają, tych, którzy nie jeżdżą, nie szkolą się, leczą starymi metodami. I niestety właśnie tak jak mówiłem, w imię ochrony tych lepszych kryje się też tych słabszych i to niestety bardzo szkodzi po pierwsze pacjentom, a po drugie bardzo szkodzi temu personelowi medycznemu, bo to tak nie powinno być, że w imię ochrony tych lepszych przymyka się oko na to, co robią ci, którzy po prostu te błędy popełniają. Przypomnę z tej części wypowiedzi przed chwilą, co 10. zgon na świecie wychodzi na to, że z innej przyczyny niż ustalono, że ten zgon nastąpił, albo w ogóle z innej przyczyny niż wtedy pacjenta leczono. Więc w myśl, tak jakby gdyby każdego lekarza, który popełnił taki błąd, karać na przykład karą więzienia, no to z założenia moglibyśmy co 10. zgon pacjenta każdemu lekarzowi w Polsce, uśredniając oczywiście, postawić zarzuty i dążyć do jego skazania. Także chyba szybko zostalibyśmy bez lekarzy. Dobra, to teraz co czeka pacjenta w przypadku błędu, w przypadku zdarzenia medycznego? Zakładamy, że pacjent padł ofiarą takiego błędu, zdarzenia. Pacjent o tym wie. Niestety do niedawna było tak, że jedyną drogą do uzyskania sprawiedliwości i zadośćuczynienia była sprawa sądowa. No nie będzie to dla Was chyba pewnie zdziwieniem, jeżeli powiem, że to wieloletni proces, drogi proces przez wszystkie możliwe instancje po to, żeby na koniec uzyskać jakieś odszkodowanie przy okazji skazania danego personelu medycznego, który popełnił błąd. Dlaczego? No bo w tej chwili jest tak, że żaden ani szpital, ani ubezpieczyciel szpitala, ani ubezpieczyciel lekarza, jeżeli to lekarz odpowiada, nie wypłaci wam ani złotówki z zadośćuczynienia, jeżeli albo nie będzie ugody ze stwierdzeniem błędu, albo po prostu wyroku skazującego. Także niestety byliście skazani na wieloletnią tułaczkę po sądach po to, żeby uzyskać sprawiedliwość. Czyli przykładowo zostaliście inwalidą, albo zostaliście wdowcem, albo opiekunem niepełnosprawnego dziecka w wyniku błędu i potrzebujecie pieniędzy tu i teraz na to, żeby zapewnić rehabilitację, żeby dostosować mieszkanie, kupić samochód, na dojazdy, na rehabilitację, na dojazdy, na badania, na konsultacje. Potrzebujecie tu i teraz tych pieniędzy, a one czekają dopiero za sprawą sądową. Także to niestety no, było bardzo wątpliwe, jeżeli chodzi o skutek, który powinno dawać, czyli to, żebyście szybko mogli jak najbardziej zniwelować skutki tego błędu. Wedle statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości w ostatnich 2 latach prokuratura wszczęła 5630 spraw o zdarzenia medyczne, o błędy medyczne. Do sądu skierowano i zakończono skazaniem 255 spraw. W ostatnich 2 latach do Rzecznika Praw Pacjenta zgłoszono 1652 zdarzenia niepożądane. Przypomnę, że wedle szacunków rocznie mamy od 7 do 23 tysięcy zgonów w wyniku błędów, a wydaje się, eksperci tak mówią przynajmniej, że te dane są w Polsce niedoszacowane. Czyli pokazuje wam to pewną skalę, ile mamy wyroków i zgłoszeń do rzecznika, a ile mamy tych zgonów w wyniku błędów. Na szczęście coś się zmieniło. 6 września 2023 roku wszedł w życie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Ja szczerze nie rozumiem, czemu to nie jest news, który nie jest cały czas reklamowany w telewizji, w internecie, w gazetach, czemu to nie wisi wszędzie w szpitalach, bo to naprawdę jest coś, co ma szansę zrewolucjonizować polską medycynę i spowodować, że pacjent w szpitalu będzie bezpieczniejszy. W skrócie fundusz ma działać tak, że po prostu składacie do Rzecznika Praw Pacjenta prosty wniosek, że padliście ofiarą zdarzenia medycznego lub wasz bliski zmarł w jego wyniku. Jego wypełnienie nie wymaga pomocy prawnika. Złożenie kosztuje 300 zł, jest to jedyny koszt, który ponosicie. Inaczej niż przed sądem czy w sporze z ubezpieczycielem, uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej albo personelu. Rzecznik zbada jedynie, czy doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć. Nie ma tutaj rozpraw, nie ma przesłuchań, osoba poszkodowana nie musi prowadzić żadnego sporu ani walczyć ze stroną przeciwną. Podobnie jak w ubezpieczeniach na życie, za konkretne uszczerbki należą się konkretne kwoty. Maksymalna kwota za uszczerbek to 200 tysięcy złotych, za zgon bliskiego wynosi do 100 tysięcy złotych. Jeśli wniosek spełnia wymogi, rzecznik podejmie postępowanie, w którym zgromadzi informacje i dokumentację medyczną. Następnie sprawa zostanie zaopiniowana przez doświadczonych ekspertów medycznych niezależnych od jednostki, w której doszło do błędu. Decyzja jest wydawana najpóźniej w ciągu kilku miesięcy i po przedstawieniu wam wyliczonej kwoty możecie odmówić jej przyjęcia. Wtedy możecie dochodzić na przykład roszczeń na drodze cywilnoprawnej, ale jeżeli ją przyjmiecie, otrzyma się ją w ciągu 14 dni. Świadczenie to jest zwolnione od podatku, a placówka, w której doszło do zdarzenia, otrzyma raport, dzięki któremu ma wdrożyć zalecenia, by więcej nie doszło do takiego zdarzenia albo by zminimalizować szansę jego powtórzenia. Czyli jest to sytuacja win-win dla szpitala, dla pacjenta i jego rodziny i dla personelu medycznego. Także tutaj, jeżeli to będzie funkcjonowało i przyjmie się, no to ma szansę to naprawdę coś zmienić na lepsze. Wady. Wedle Naczelnej Izby Lekarskiej, oprócz oczywiście kwestii typowo technicznych, czyli wycena poszczególnych uszczerbków, czy kwestie kompensacji inflacji, no największą wadą jest to, że te świadczenia są po prostu zbyt niskie. Uważamy, że pacjent, kiedy będzie miał przedstawioną taką i taką kwotę jako zadośćuczynienie, stwierdzi, że ona jest zbyt niska w stosunku do tego, co wycierpiał albo tego, co się stało i tak będzie domagał się na drodze sądowej po prostu odszkodowania. Czyli po pierwsze, nie mamy szybko raportu o tym, co się wydarzyło. Po drugie, dochodzi do sprawy karnej czy cywilnoprawnej, która trwa. No i po trzecie, naraża to na koszty i czas po prostu i pacjenta, i ten personel medyczny, który będzie stroną postępowania. Dlaczego uważamy, że te odszkodowania są za niskie, te, które są wpisane w Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych? Ano dlatego, że najwyższe odszkodowanie, jakie w Polsce zarządzono za błędy medyczne, wyniosło 5 milionów złotych. Było zasądzone w 2014 roku za błędy z, uwaga, 2004 roku. Czyli pacjent, który padł ofiarą błędów, odszkodowanie otrzymał dopiero po 10 latach. 10 lat na uzyskanie sprawiedliwości odszkodowania, by na przykład móc się rehabilitować i 10 lat dla personelu, który musi udowadniać, że jednak nie popełnił błędu. No i tutaj finalnie okazało się, że ten błąd popełnił, ale 10 lat spędzili wszyscy w sądach. Dodatkowo funkcjonują w Polsce jeszcze dwa fundusze kompensacyjne. Od 2022 roku Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który wypłaca odszkodowania za powikłania szczepionek, oraz Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń przy Badaniach Klinicznych, czyli wypłaca odszkodowania osobom, które ucierpiały w wyniku badań klinicznych prowadzonych na terenie Polski. No to skoro już wiemy, jaka jest droga pacjenta po to, żeby uzyskać odszkodowanie, jaka jest ta sądowa, jaka jest ta przy Rzeczniku Praw Pacjenta, no to teraz zobaczmy z perspektywy personelu, co czeka personel. Oprócz odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności majątkowej na drodze cywilnoprawnej płaconej albo z OC, albo z majątku własnego np. lekarza, grozi też odpowiedzialność zawodowa. Także tutaj opowiem na przykładzie lekarza, no skoro sam jestem lekarzem. Jeżeli rodzina albo pacjent stwierdzi, że padli ofiarą błędu, no to mogą złożyć zawiadomienie do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Izbie Lekarskiej, gdzie jest zarejestrowany ten lekarz, który domniemanie tego błędu popełnił. Ten rzecznik to jest taki odpowiednik nasz odpowiednik prokuratora. On po prostu wzywa świadków, przygląda dokumentację medyczną i decyduje o ewentualnym złożeniu zawiadomienia do sądu lekarskiego. Mamy dwie instancje tych sądów i sądy mają taki wachlarz kar od, wiadomo, tam takich najmniejszych, czyli jakieś upomnienie nagana. Mogą też zakazać na przykład pełnienia funkcji kierowniczych, mogą ograniczyć prawo wykonywania zawodu, na przykład zakazać pracy poza szpitalem albo na przykład ograniczyć, że nie wolno pracować jako lekarz przez na przykład pół roku. I taką ostateczną karą, którą może wymierzyć sąd lekarski, jest po prostu pozbawienie prawa wykonywania zawodu dożywotnio. Że dożywotnio już nie będzie można pracować w zawodzie lekarza w Polsce. Sądy lekarskie nie orzekają o odszkodowaniach, tym się zajmują sądy powszechne, ale sąd powszechny może orzec karę dotyczącą zawodu, czyli na przykład zakazać czy ograniczyć to prawo wykonywania zawodu skazanemu lekarzowi. To teraz, skoro już wiemy, co to są te błędy, jak do nich dochodzi, co czeka personel, jak pacjent może uzyskać odszkodowanie, no to powiedzmy, jakie są na świecie systemy dochodzenia tych roszczeń za błędy, dochodzenia do odszkodowań i dochodzenia do uzyskania jakiejś sprawiedliwości za to, co się stało z pacjentem. Więc na świecie są główne takie trzy systemy. Pierwszy, który można nazwać amerykańskim, jest to system, gdzie w wyniku błędu pacjent musi udowodnić, że padł jego ofiarą. Czyli jest to po prostu sprawa sądowa, na której orzeka się, że pacjent padł ofiarą zdarzenia medycznego i na tej drodze uzyskuje odszkodowanie. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Różnica jest taka, że tam z założenia nie ma postępowania karnego. Postępowanie karne jest tylko w tych takich najgrubszych sprawach, gdzie widać od razu, że tu postępowanie było nieprawidłowe. Taki przykład to jest leczenie, tutaj okres umierania Michaela Jacksona, ale zazwyczaj jest tak, że jest tylko ta sprawa o finanse, że padłeś ofiarą błędu, ubezpieczyciel lekarza czy szpitala ma wypłacić ci tyle i tyle. I oto się tak jakby tutaj się zamyka to. Drugim systemem jest system, nazwijmy to polski, czyli taki, w którym nie dość, że trzeba orzec w sądownie o tym, że właśnie doszło do winy, to jeszcze jest ta odpowiedzialność karna personelu medycznego, czyli to zagrożenie w przypadku zgonu do 5 lat, a w przypadku uszkodzenia ciała do 3 lat pozbawienia wolności dla tego personelu, któremu się udowodni, że to było nieumyślne spowodowanie tego zgonu albo uszczerbku. No i trzecim systemem jest system skandynawski. To jest taki system, który potocznie nazywa się system no fault, bez winy. W nim chodzi o to, że w przypadku, jeżeli pacjent padnie ofiarą zdarzenia medycznego, to zgłasza to do odpowiedniej organizacji, która w danym kraju się tym zajmuje i ta organizacja bada, czy do tego błędu doszło, pod kątem takim, czy to jest coś, czego można było uniknąć. I to działa podobnie, nasz fundusz kompensacyjny, który zaczął działać, to jest taka trochę, no może nie chciałbym użyć słowa podróbka, ale dopiero krok w kierunku tego no-fault, bo w tych krajach na przykład skandynawskich właśnie, które to mają, wygląda to tak, że ten fundusz orzeka o tym, czy doszło, czy nie doszło do zdarzenia medycznego, pacjent padł jego ofiarą, wypłaca mu szybko odszkodowanie wtedy, kiedy on teraz potrzebuje tych pieniędzy na rehabilitację, na to wszystko, o czym mówiłem i wystosowuje do szpitala czy poradni, gdzie doszło do tego zdarzenia, raport, który ma za zadanie, po pierwsze cały personel musi się z nim zapoznać, z tym raportem, a po drugie ma on za zadanie to, żeby do tego błędu więcej albo nie doszło, albo żeby, jeżeli nie da się wyeliminować zupełnie tego ryzyka, to jak najbardziej je zminimalizować. I no, różnica jest taka, że personel medyczny za niezamierzone błędy nie odpowiada karnie. Niestety w Polsce mamy już ten fundusz, ale nadal personel medyczny karnie odpowiada w przypadku błędu niezamierzonego, bo oczywiście nie chodzi o to, że jeżeli ktoś poda pacjentowi specjalnie zły lek, tak żeby stała mu się krzywda, że on się podciągnie pod ten fundusz kompensacyjny i powie, nie, to było tylko zwykłe zdarzenie medyczne. Tu chodzi o niezamierzone, nieintencjonalne zdarzenia. Co można poprawić w Polsce? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Moim Państwa gościem będzie doktor nauk medycznych Piotr Kowalewski, specjalista chirurgii ogólnej i konsultant w oddziale chirurgii ogólnej Wojskowego Instytutu Medycznego Szpitala w Legionowie. Cześć. Cześć, witam Cię. Witam Państwa. No to takie pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać. Ja zaraz odpowiem za niezabiegowców, ale pytam Cię jako przedstawiciela zabiegowców. Fałszujecie dokumentację medyczną? Nie. Czy fałszujemy dokumentację medyczną? Nie zdarzyło mi się. To jest trudne bardzo w dzisiejszych czasach. Czy zdarza się zabiegowcom przedstawiać rzeczywistość trochę ładniejszą niż ona jest lub była? To się zdarza, tak, ale nie nazwałbym tego absolutnie fałszerstwem dokumentacji medycznej. Nie, tak. Nie, no bo ja się trochę śmieję, ale tutaj niektórzy użyją słowa fałszerstwo, że niezabiegowcy fałszują, ale to tylko wyłącznie w takim aspekcie, że gdzieś tam trochę podciąga się pacjenta, żeby spełniał rozpoznania, kryteria refundacyjne, na przykład. No nie będę mówił o jakich chorobach, nie będę ułatwiał NFZ-owi roboty. W każdym razie gdzieś tam się zdarza, że ten pacjent jest w papierach lepszy albo gorszy, żeby dane leczenie miał troszkę taniej. Ale nie, pytam dlatego, że panuje takie powszechne przeświadczenie w społeczeństwie, że w polskich szpitalach te papiery się fałszuje. No, z mojego doświadczenia wynika to tak, że no odkąd mamy tą dokumentację, to trzeba być naprawdę, przepraszam, użyję słowa kretynem, żeby tam coś zmieniać, bo każdą zmianę po pierwsze widać, kiedy to zostało wprowadzone, kiedy to zostało zedytowane, a po drugie idzie to do tego P1, czyli mamy gdzieś tam centralną bazę, w której jest jak to wysłano, a potem jeżeli sprawdzimy, że w szpitalu jest inaczej, no to wiemy, że ktoś to zmieniał, także moje zdanie, tak jakby jako osoby zajmujące się onkologią, czyli gdzieś tam szeroko pojętą interną, to w tej chwili, jeżeli gdzieś tam pacjent o tym nie wie, że padł ofiarą błędu, to nie dlatego, że historię poprawiono, tylko dlatego, że po prostu albo on czytając tą historię po prostu jest laikiem, on nie zrozumie, że to jest gdzieś tam błąd albo zdarzenie medyczne, albo po prostu mu tego nie powiedziano, ale chciałem się właśnie zapytać, jak to wygląda z perspektywy zabiegowca. Znaczy, masz pełną rację w dzisiejszych czasach, kiedy ta dokumentacja jest elektroniczna, kiedy rzeczywiście te wszystkie autoryzacje są śledzone, upiększanie dokumentacji medycznej zdarza się ekstremalnie rzadko i rzeczywiście musi być ekstremalnie trudne. Co do zasady, ja rozumiem, że wspominasz trochę czasy, kiedy to wszystko było pisane długopisem i ta dokumentacja w połowie była nieczytelna. Wtedy takie zakamuflowanie pewnych wydarzeń, które mogłyby okazać się błędem medycznym, który mógł doprowadzić do jakichś roszczeń, było łatwiejsze. Tak, teraz jakby nie zajmuję się tym profesjonalnie, fałszowaniem dokumentacji medycznych, więc, ale hipotetycznie, zupełnie hipotetycznie jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne, żeby dokumentację medyczną poprowadzić w takim kierunku, żeby ktoś, kto zna się chociaż trochę na procesie leczenia, nie zobaczył, że ale tutaj zaraz, tu było 3 razy coś poprawiane, 7 różnych wersji tej samej obserwacji, coś tutaj działa nie tak. Dodatkowo pamiętajmy, że dokumentację medyczną prowadzą wszyscy. Znaczy wszyscy, prowadzimy ją my, prowadzą ją pielęgniarki, prowadzą ją konsultacji rehabilitacji, prowadzą ją dietetycy, w jakimś stopniu prowadzi ją pani z rejestracji, także znalezienie niespójności w tej dokumentacji, tego jednego motywu, który nie zgadza się w dokumentach innych, jest bardzo, bardzo proste, więc to nie chcę powiedzieć, że niemożliwe, ale zdziwiłbym się bardzo, gdyby komukolwiek się to udało zrobić. Okej, bo pytam z tego względu, bo teraz mamy tak, że pacjenci gdzieś tam mają do tego prawo, dokumentację tą swoją oczywiście mają, ale często ją fotografują na etapie szpitalnym czy wręcz nagrywają, ale ja chciałem uderzyć w inną stronę, w taki rozwój medycyny, który teraz mamy, który ma chronić przed błędami. Czy wy nagrywacie jako chirurdzy, jako operatorzy w Polsce, nagrywacie operacje, zarówno te robione na otwarto, te robione laparoskopowo przez kamerę, te robione robotem przez kamerę, czy na przykład endoskopię. To się, jest taki backup, który umożliwia odtworzenie, że tutaj coś stało się nie tak? Czy... Jasne. Nie, to nie jest standard. Oczywiście część osób, szczególnie bardzo zaangażowana w chirurgię i w naukę chirurgii, nagrywa operacje, tak, jasne. Tym niemniej jednak nie ma takiego wymogu prawnego, więc jeżeli nie ma wymogu prawnego, czyli nie ma nakazu, to nikt sam z siebie, znaczy nie nikt, większość osób sama z siebie tego nie będzie robiła. Z tego co wiem, robot ma możliwość, robot archiwizuje operacje, ale ten moduł też różnie działa. W takim sensie, że on chyba pyta operatora, tutaj tak jak mówię, ja nie operuję na robocie, więc mogę powiedzieć coś głupiego, przepraszam kolegów robotycznych, ale on pyta operatora, czy zachować nagranie, czy nie. No okej. Tym niemniej robot zachowuje czas operacji, zachowuje sekwencję użytych narzędzi itd., itd. Także robot sam w sobie zachowuje bardzo dużo informacji, które mogą powiedzieć coś na temat przebiegu operacji. Okej, ja mam teraz do ciebie taką prośbę, bo ja tu dużo mówiłem o zdarzeniach medycznych we wstępie do tej rozmowy, ale wiem, że dla pacjenta, który jest laikiem, może być trudne do zrozumienia, czym się różni zdarzenie medyczne, które uprawnia go do odszkodowania, jest błędem lekarskim, czy tam pielęgniarskim, czy innego personelu medycznego i który spowodował u niego uszczerbek na zdrowiu, a że on, podpisując np. zgodę na operację, czy na chemioterapię, akceptował jakieś tam pewne ryzyka. Czym się różni tak z perspektywy chirurga ten błąd w sztuce, zagrożony karnie, od czegoś, co pacjent akceptował jako ryzyko, podpisując zgodę na zabieg? To znaczy, to jest trudne pytanie, bo jeżeli mnie pytasz jako chirurga, no to okej. No, tak, pytam cię jako chirurga, okay, bo to jest taki chyba najłatwiejszy dla pacjenta do zrozumienia przypadek dotyczący operacji, bo jak ja zacznę wchodzić w szczegóły chemioterapii, to nie jest coś takiego, co gdzieś tam każdy sobie wyobraża, a mniej więcej większość osób w Polsce, jak słyszy słowo operacja, no to rozumie, że tutaj otwieramy pacjenta, coś wycinamy, coś zszywamy, zamykamy. Jasne. To znaczy tak, pacjent przed każdą operacją powinien zostać poinformowany o podstawowych powikłaniach. Tak, one są dobrze udokumentowane. Jeżeli ktoś nie informuje pacjenta o powikłaniach, to taka trochę rada też dla Państwa. Jakby lekarz przeprowadzający daną procedurę powinien Państwa poinformować o powikłaniach. I to jest kluczowe dosyć, no bo jakby wtedy wiemy, że pacjent został, jakby przyjmuje też po części, w jakim stopniu akceptuje pewne ryzyko. Tak? No błędem, czym powikłania są opisane, są standardowe, jakby pewne statystycznie zdarzają się w pewnym odsetku. Tak? No, powiedzmy 6 do 9% i koniec. Czyli od 6 do 9 pacjentów może na 100 może się liczyć z takim powikłaniem i to wiemy. Okej. Teraz błędem medycznym no, jest to działanie, które nie ma żadnego jakby uzasadnienia w obserwacjach. Tak? No, najprostszy przykład. Błędem medycznym jest zoperowanie nie tej strony jelita, co trzeba, grubego. Na przykład wycięcie lewej połowy zamiast prawej połowy. Pomylenie strony. Błędy z lateralizacją to są chyba najczęstsze błędy w chirurgii, które no, grożą poważnymi konsekwencjami każdemu zabiegowcowi. Tak? No, błąd lateralizacji, błąd wyboru strony, bo on jest też okrutny dla pacjenta. Tak? No, jakby trudno sobie wyobrazić coś takiego. Czyli na przykładzie możemy powiedzieć, że jak usuwając część nerki dojdzie do krwotoku i trzeba będzie usunąć całą, to jest to zdarzenie takie, które pacjent akceptował ryzyko, ale jak mu wytniecie tą nerkę, to jest to już błąd lekarski. No tak, nie, no oczywiście, tak, w uproszczeniu, no tak, tak. Prosty przykład mi też chodziło, żebyś tak, to jest banalny, naszym widzom. To jest banalnie prosty przykład, tak, tak, oczywiście. Tylko teraz, żeby troszkę było trudniej, załóżmy 90 osób na 100 poddanych tej operacji nie wymagało reoperacji z powodu krwawienia. To zdarzyło się tylko tym 10. Czy oni po prostu wychodzą tylko z poczuciem, że miałem pecha? To jest bardzo trudne. Tak? Bardzo trudne i wydaje mi się, że w kontekście błędu jako... Człowiek się uczy na błędach, to jest super powiedzenie. Chyba w medycynie jest w ogóle najlepsze. W pewnym momencie już lekarze się uczą tylko i wyłącznie na błędach. Jeżeli lekarz uczy się na błędach, no to jakby warto przeanalizować tę sytuację, dlaczego to jest 10%, dążyć do tego, żeby to było 5% albo 2%, posłuchać tych, którzy mówią, że to jest na przykład u nich 2%, tak? Ale pamiętajmy, że jakby, że też komuś zdarzyła się krzywda, tak? I nikt z nas nie chce tej krzywdy nikomu wyrządzać. I za krzywdę należy się też, moim zdaniem, rekompensata i odszkodowanie. Jasne. Okay. Dobra, a z krótkim uzasadnieniem, wpychane wszędzie roboty do polskich szpitali jako operatywa zmienią, poprawią to? Bezpieczeństwo pacjenta? No. To jest bardzo złożony temat, ale tak. Ja powiem, że tak. Na robocie jest trudniej ukryć pewne rzeczy. Na robocie trudniej się pewne rzeczy ukrywa i wydaje mi się, że jak się poddaje analizie, nawet te takie proste parametry, które na pewno robot archiwizuje, czyli czas operacji, różne narzędzia użyte i tak dalej, to już widać, kto to robi na poziomie, załóżmy, światowym, szczególnie, że firma jest jedna. Tak? Znaczy, oczywiście tych systemów robotycznych jest tam kilkanaście, tym niemniej jednak mówimy głównie o systemie Da Vinci. Ta firma jest jedna, więc na Da Vinci operują ludzie w Nowej Zelandii, na Da Vinci operują ludzie w Stanach, tak? Na Da Vinci operują polscy chirurdzy. Bardzo łatwo jest pokazać, kto operuje jak. Oczywiście wiadomo, że polski pacjent, znaczy, że polski chirurg w kontakcie z robotem ma tą krzywą uczenia, którą może chirurg na Zachodzie już 20 lat temu przeszedł. Tym niemniej jednak to się da widzieć, trzeba analizować po prostu dane i w tych danych jest sporo odpowiedzi. I tak, uważam, że robot w tym kontekście, jeżeli chodzi o poprawę świadczenia, które otrzymuje pacjent w formie zabiegu operacyjnego, poprawi jego bezpieczeństwo. Mhm. Słuchaj, a jakbyś miał takie trzy przyczyny w zabiegówce, co prowadzi do błędów, to trzy główne, albo może być mniej, może być więcej, ale takie, które ci pierwsze przychodzą na myśl, co prowadzi do błędów w twojej dziedzinie medycyny? Przepracowanie ego. Przepracowanie ego i... Moim zdaniem jeszcze do tego dochodzi rutyna i łamanie procedur, bo one po coś są. Mamy stworzone na przykład właśnie te kwestie epidemiologiczne, nic poniżej łokci. Tak, no i doskonale wiemy, że na wielu oddziałach się to jeszcze nie przyjęło. A mówię o tym dlatego, bo jeszcze jest jedna rzecz, którą powiedziałeś o tym przepracowaniu, bo tutaj mam w komputerze takie pisemko, które wygrzebała nasza redakcja. Bardzo serdecznie ją teraz pozdrawiam, dzięki. Że lekarze z Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej informują o katastrofalnej sytuacji kadrowej i zarządczej w placówce, że kolejni specjaliści odchodzą, że szpital ich nie zatrzymuje, wobec czego ci, którzy zostali, są przeładowani robotą i też złożą wypowiedzenia. 3 oddziały zostaną sparaliżowane w szpitalu wysokospecjalistycznym na dane województwo. I moim zdaniem to przeładowanie lekarzy tą biurokracją, ale też obciążeniami typu dyżury, liczba pacjentów na łeb, liczba łóżek na łeb, liczba pacjentów w poradni, no powoduje, że tych błędów będziemy mieli coraz więcej. A no zdajesz sobie sprawę, to nie jest żadna tajemnica, że generalnie w Polsce jest tak, ze szpitala się odchodzi do poradni, z poradni NFZ się odchodzi do poradni prywatnej. Taka kaskada odchodzenia. Tak, oczywiście im jest łatwiej, tym lepsze są pieniądze. No to o tym już starałem się pokazać to moim widzom w poprzednim odcinku, ale tutaj mamy kolejny głos w tej sprawie. I tutaj jest właśnie, pod tym pismem się podpisało wielu lekarzy, specjalistów i rezydentów. I tak się zastanawiam, że kurczę, no specjalistyczny szpital, mega ważny ośrodek na mapie i tak naprawdę nikogo nie obchodzi, że ci lekarze kolejni odchodzą, bo nie dlatego, że są kwestie finansowe, gdzieś tam już nie chciałbym, żeby w tym programie gadać tylko o pieniądzach, ale są kwestie właśnie tej organizacji, tego przeładowania i to jest problem, z którym mam wrażenie nikt się nie chce zmierzyć. Ale dość o tym, zadam ci trochę inne pytanie. Często byłaś w prokuraturze jako zabiegowiec? Byłem 3 razy. I to chyba z prokuratorem widziałem się 2 razy jako świadek. Raz czy 2 razy, więc to może być 3-4 razy. Raz czy 2 razy widziałem się z policjantem, który prowadził jakieś tam dochodzenie. Okej, ale czyli byłeś w charakterze świadka? W sądzie, tak. W charakterze oskarżonego? W sądzie w charakterze oskarżonego nie byłem nigdy oczywiście, byłem w charakterze świadka. Tak, jeszcze raz byłem w sądzie. Tak, to było ciekawe doświadczenie. Tak, także miałem ten kontakt, ale powiedzmy sobie 5 razy na 13-14 lat doświadczenia to nie jest tak strasznie dużo. Dlatego trudno mi troszkę mówić, że wiesz, jak tu wszyscy mówią, ojej, prokurator. No, ja byłem 5 razy, 4 razy było całkiem miło nawet, znaczy miło, no trudno, bo odwiedziny na policji czy prokuraturze nazwać miło, ale było profesjonalnie bardzo, tak, konkretnie, profesjonalnie. Nie czułem się w żaden sposób źle, nie czułem się szykanowany czy prześladowany. No tym niemniej może ja wylosowałem tą dłuższą słomkę, tak, i mam farta po prostu, że to na te tyle lat byłem tylko 5 razy. Okej, bo tutaj dla widzów takie wyjaśnienie. Jest takie coś, co nazywa się medycyną asekuracyjną. to niestety moim zdaniem gdzieś tam w Polsce się rozwija i rozwija się w tych krajach, w których personelowi medycznemu grozi gdzieś tam odpowiedzialność karna. Mianowicie nie tylko w tym systemie, bo w systemie amerykańskim dotyczy tego, że nie operuje się rzeczy, które zepsują statystykę albo mają większe ryzyko, nie leczy się tego, co jest większym ryzykiem odszkodowawczym, ale masz wrażenie, że ten problem tej medycyny asekuracyjnej, takiej trochę psychologii, bo to nie jest w Polsce taka stricte medycyna asekuracyjna, że tego nie operujemy, bo sobie zepsujemy statystyki, tylko bardziej jest takie, pacjent jest trudny, to niech się zajmie nim inna specjalizacja, mimo że on gdzieś tam jest nasz wspólny, jest bój o to, żeby ten ktoś inny wziął pacjenta, bo po pierwsze szpitalowi się to nie opłaca, a po drugie gdzieś tam jest duże ryzyko, że ktoś za to beknie, bo pacjent jest skomplikowany, jest większe ryzyko popełnienia błędu. Widzisz to gdzieś tam na co dzień? No, może nie na co dzień, ale tak, no, łatwiejszy pacjent to jest lepszy pacjent. Zdrowy pacjent to jest najlepszy pacjent, to w ogóle idealny pacjent. Zdrowy, młody pacjent to... marzenie. Tak, czy w jakimś stopniu, ja też nie chciałbym tak tylko mówić, że lekarze się boją leczyć trudnych pacjentów i odpychają ich od siebie, kiedy jakby w żadnym stopniu nikt ich nie wspiera w tym, tak? Bo tacy cudotwórcy, o których się mówi, że o matko, zjeździłem całą Polskę i trafiłem na tego pana doktora, no to chyba nie powinno tak działać, tak? Ten system jednak nie robi z tym nic, żeby w jakikolwiek sposób ułatwić trudnym pacjentom poruszanie się w systemie, tak? System jest zadowolony z tego, że ma cudotwórców. Super, tylko ich też kiedyś zabraknie, tak? Czy w Polsce uprawia się medycynę asekuracyjną? Może trochę, na pewno nie w takim, ale już uprawia wszędzie, na pewno nie w takim stopniu jak w Stanach. Przykładem jest ten najprostsza choroba, najczęstsza choroba chirurgiczna, ostrodyżurowa, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. No to jest temat idealny do medycyny asekuracyjnej, bo i zawsze tutaj można postawić dwa pokolenia chirurgów i spytać, no to podejrzewamy wyrostek, robimy tomografię i starsi powiedzą, nie, absolutnie to nie ma żadnego znaczenia, ta tomografia nic nie wniesie i tak dalej. A młodsi powiedzą, no bez tomografii to ja w ogóle nie będę myślał o tym, czy to jest ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Ta prawda leży gdzieś tam po środku. Oczywiście w jakimś stopniu ta diagnostyka się na tyle upowszechniła, że i też wytyczne dotyczące leczenia się upowszechniły, no ale jakby... To jest ten przykład taki, że no okej, radiolodzy mnie pewnie zabiją, pewnie coś mówię nie tak, ale w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego takim badaniem, które je naprowadzi nas z dużą czułością, jest wysokoczuły rezonans magnetyczny. No okej, i to jest najpowszechniejsza choroba chirurgiczna. No. Wydaje mi się, że nie powinniśmy dążyć do tego, żeby rozstrzygać wszystko rezonansem magnetycznym, bo nikogo na to nie stać, tych rezonansów po prostu nie ma. No i jakby nie dajmy się zapędzić w tej asekuracji w kozi róg, tym niemniej jednak, jeżeli medycyna asekuracyjna zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, super, leczmy asekuracyjnie. Okej. Ja się teraz zapytam ciebie, bo słyszałeś o tych głównych systemach, wiesz to doskonale, o tym amerykańskim, nazwijmy to polskim i skandynawskim. Ja z perspektywy onkologa to zaraz powiem, ale z perspektywy zabiegowca dla lekarza i dla twoich pacjentów, który byś wybrał? Zakładając, że możesz. Amerykański. Wiesz co, ja naprawdę chciałbym otwarcie mówić o błędach. Ja bym chciał naprawdę otwarcie mówić o tym, że, bo wiesz, bo jeżeli sobie przyjmiemy taką prostą definicję błędu, że to jest możliwe do uniknięcia jakieś tam zdarzenie niepożądane, niezależnie od tego, czy komuś się stała krzywda, czy nie, no to ja naprawdę jestem zwolennikiem tego, że na błędach człowiek się uczy, że na pewnym poziomie medycyny to te książki już nic ci nie powiedzą, te badania też mówią ci pewne rzeczy, ale jakby... Diabeł tkwi w szczegółach błędu i na przykład jak się organizuje zjazdy chirurgiczne, taka mała dygresyjka, to tam jest zawsze taka smocza jama, tam na to mówią, czyli takie filmy, w których ktoś otwarcie pokazuje, jak coś schrzanił przy operacji, właśnie nagrania z laparoskopii. Tam są tłumy ludzi. Wszyscy tam po prostu walą drzwiami i oknami oglądać te cudze powikłania. I nie dlatego, że siedzieliśmy, ja to robię inaczej. Nie, my się wszyscy uczymy i tam jest taki duży krąg wsparcia, że no ale dobra, no i to ci się stało i co zrobiłeś? No zrobiłem to i tamto, miałem do rozważenia to i to, zrobiłem to i to. A czemu nie zrobiłeś tego? No bo uważam, że ten, a wszyscy mówią, no to super zrobiłeś, genialnie żeś wybrnął, no jesteś po prostu niesamowity, dziękujemy ci za ten film. I ja nigdy nie zapomnę takiego zjazdu, wyjazdu, gdzie właśnie koleżanka z Ameryki pokazała jakiś taki film i nagle wyszedł ktoś na mównicę i mówi, i wziął mikrofon i pyta, dlaczego pani to takim szwem szyje? Tak, a to był profesor z Polski. Musimy zmienić patrzenie na błędy. Ja uważam, że błędom się trzeba bardzo wyraźnie przejmować, że trzeba dążyć do ich minimalizacji, podobnie jak w lotnictwie. Więc który system jest najlepszy? Ten, w którym pacjent otrzymuje kompensację za coś, co go spotkało złego. Tak? Jakby stała mu się krzywda, należą mu się pieniądze. I za tym idzie głęboka analiza błędu. Okay, tak? Czyli... jeżeli ta głęboka analiza błędu pokaże, że lekarz ewidentnie albo zaspał, albo nie wstał, albo podał nie to, albo zoperował nie tą stronę, no to sorry, no on jest winny. Tak? Jeżeli dochodzi do jakiegoś rażącego niedbalstwa, no to przykro mi, tej drogi karnej zupełnie nie można zamykać. Tym niemniej jednak opieranie w ogóle mówienia o błędzie na znalezieniu winnego, że ty i nikt inny, jest moim zdaniem złe dla lekarzy, dla pacjentów. Trzeba robić wszystko, żeby błędom jak najwięcej się przyglądać. Trzeba robić wszystko, żeby błędy jak najczęściej opisywać. Tak? 1 na 10 pacjentów zdarza się błąd medyczny. Zdiagnozujmy go, zdefiniujmy go, obejrzyjmy go od każdej strony możliwej strony. Jeżeli stała się krzywda, pacjent dostaje odszkodowanie. Jeżeli ja mam, podwoicie mi składkę na izbę lekarską, a z tego będzie fundusz kompensacyjny adekwatny, bo mówiłeś o tym, że ten fundusz kompensacyjny, no może troszeczkę jest, te kwoty są niskie. Błagam, potrójcie mi tą składkę. Ja się naprawdę na to zrzucę, żebyśmy mieli zabezpieczenie dla pacjentów, którym zdarza się krzywda. Tak? Absolutnie, bezwzględnie tak, ale przyglądajmy się błędom. To też nie jest tak, że proszę, tu są pieniądze, a my swoje robimy tak samo. No to nie może tak być. Tak? Przyglądajmy się błędom, opisujmy błędy, przyznajmy się do błędów. Ta analogia z lotnictwem. Ostatnia rzecz. Ta analogia z lotnictwem. Słuchaj. To oczywiście ja też pomylę szczegóły, jacyś fani lotnictwa na pewno teraz się zejdą i powiedzą, że wcale tak nie było, że ta sprawa była inna. Jak była awaria Boeinga, to w wyniku śledztwa, co doprowadziło do awarii Boeinga, tam zostały postawione jakieś tam zarzuty kilku osobom, w tym inspektorom federalnym, którzy w nieodpowiedni sposób nakładali, nie kontrolowali w odpowiedni sposób fabryki. No okej, no to widzisz, rozumiesz, przejrzystość analizy błędu powoduje, że możemy także przyjrzeć się systemowi. Ale teraz, jeżeli my analizujemy błędy i uważamy błędy, że na błędach się uczymy, ale system tego tak nie uważa. System uważa, że mówienie o błędach to są przegrane wybory. No to stary. To musimy znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia, no bo inaczej się nie da. Dobra, bo nie będzie zaskoczeniem. Ja wam mówiłem w pierwszym odcinku, że będę się starał wam pewne rzeczy przedstawić i możecie tak jakby sami wybrać, czy uważacie, że to będzie lepsze, to będzie lepsze, to będzie lepsze, żeby jakiś problem rozwiązać. Moim zdaniem, tak jak ty pokazałeś, że ta analiza błędów, ja się z tobą zgodzę, nie we wszystkim. Moim zdaniem jest tak, że powinniśmy dążyć do polskiej wersji tego systemu skandynawskiego. No my byśmy chcieli takiego systemu jako lekarze, jako samorząd taki zgłosiliśmy, w którym jest ta analiza, pacjent szybko dostaje tą opinię, że padł ofiarą błędu, którego można było uniknąć. Jest wypłata, to kwestia jest dogadania z pewnego funduszu, to odszkodowanie za ten błąd, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, jeżeli to jest błąd niezamierzony, czyli tak jak mówiłeś, coś się stało nierażącego, czyli nie pacjent urazowi głowy z utratą przytomności, że tam nie zrobię tomografu, co będziemy świecić. No niedbalstwo dalej odpowiada karnie, rażące błędy dalej odpowiadają karnie, pijany lekarz dalej odpowiada karnie. No, tu chodzi o takie rzeczy, które się mogły zdarzyć, ale nie powinny się zdarzyć. I tak, w tym momencie nie powinniśmy, zdaniem samorządu, moim też, szukać tak jakby stricte winnego, w sensie nie, powinno się powiedzieć po kolei, tutaj zawiódł lekarz, tu zawiódła pielęgniarka, tutaj zawiódł diagnosta, tutaj znowu zawiódł drugi lekarz, tutaj anestezjolog czegoś nie zauważył, ale w aspekcie tego, żeby tego więcej nie powtórzyć. I dzięki temu mamy możliwość wyłapać tych, no będę mówił o lekarzach, którzy cyklicznie te błędy popełniają i wtedy ich przymusowo albo redukować, albo karać. Bo w tej chwili no, sytuacja jest taka, że no, tak mówisz, że mówmy o błędach, pokażmy, że tutaj zwaliliśmy operację, coś się stało, no ale cały czas masz z tyłu, że kurde, jak ktoś to zobaczy, to mam odpowiedzialność karną, mogę pójść 5 lat do więzienia. No tak. Więc tak. No, moim marzeniem, tutaj w większości lekarzy w Polsce też, byłoby wprowadzenie tego systemu takiego wzorowanego na skandynawskim, polskiego systemu skandynawskiego, gdzie nie szukamy winnego po to, żeby ukarać, tylko po to, żeby on więcej nie został tym winnym. Tylko mam do Ciebie teraz takie pytanie. No, załóżmy, że wzorujemy się na lotnictwie, wprowadzamy ten taki system lotniczy, skandynawski, no fault, my to nazywamy klauzulą wyższego dobra pacjenta w domyśle. Myślisz, że on się w Polsce przyjmie? I pytam o to dlatego, że z założenia wszyscy mają się poczuć bezpieczniej, ale żeby pacjent dostał to odszkodowanie, to ktoś się do tego błędu musi przyznać albo go powiadomić. Myślisz, że długo nam jako środowisku, czy pielęgniarkom, czy ratownikom zajmie wyrobienie takiego myślenia, że już mi nie grozi pójście do pierdla i tak. za to i że już mogę pacjentowi powiedzieć spokojnie, że słuchaj, tutaj się coś stało, zgłoś się po odszkodowanie, idź tam na mnie złóż donos, po to, żebym ja dostał szczegółowy raport, a po to, żebyś ty otrzymał odszkodowanie. Ja wiem, przepraszam, ja teraz mówię w taki sposób, że pokazuję zdaniem lekarzy, który system jest najlepszy, czyli ten dla nas najlepszy i naszym zdaniem dla pacjentów, bo będę ciekaw też waszych komentarzy, czy uważacie, że lepszy jest polski, amerykański, czy ten właśnie skandynawski, czy może właśnie porównać do lotnictwa, czy inne dziedziny życia. Ale no tutaj rozmawiamy jako lekarze, więc myślisz, że to tak gładko wejdzie? Bo ja mam pewne obawy, czy w sytuacji, że my jesteśmy studia, specjalizacje i tak dalej, szkoleni na zasadzie, że kurde, ten prokurator to z tyłu gdzieś tam na nas patrzy. I no miałem przyjemność, nieprzyjemność też być oskarżony o błąd i tak jakby o to wszystko przejść. No tam biegli i wszystko się skończyło tak, że nie uznano, że ja popełniłem błąd. Ale kwestia jest taka, czy my się do tego tak szybko zaadoptujemy, bo z jednej strony no, pacjenci powinni szybko, że mogę wreszcie szybko dostać odszkodowanie, godne i tak dalej, ale czy my tak szybko zmienimy tą mentalność tej obawy przed przyznaniem się do błędu? Wiesz co, no to jest to, o czym mówiłem tam troszkę wcześniej, że to musi być pewna kultura, tak? Kultura bezpieczeństwa, ją trzeba wprowadzić. Wiesz co, ja bardzo lubię młodych lekarzy. Znaczy ja sam nie jestem jeszcze może bardzo stary, ale ja lubię studentów, ja lubię pracę ze studentami, ja lubię uczyć młodych ludzi. I jak sobie popatrzysz na młodych ludzi, to oni widzą, że ten prokurator, że to prokurator. Jak ja byłem młodym lekarzem... Piszesz papiery dla prokuratora, tak, pamiętaj. To był Adam Sandauer, świętej pamięci, obywatelski rzecznik praw pacjentów. Przyjdzie Sandauer i tego... Zawsze jest jakaś taka baba jaga, którą się kogoś straszy. Oni widzą, że to do niczego nie prowadzi, tak? Oni widzą, że ktoś tam kiedyś napisał w komentarzu, cenię sobie ten komentarz bardzo, że dlaczego podczas studiów ja 10 razy słyszałem, że robię to dla prokuratora, a nie robię tego, a nie usłyszałem 10 razy, że robię coś dla dobra pacjenta. Super, grunt jest. To są w większości rozsądni ludzie, to nie są, wiesz, to oni nie wchodzą do zawodu, to nowe pokolenie, wiesz, szemrani, wiesz, źli lekarze z krainy deszczowców, to kryją, tu pana profesora będą kryli. I to nie są źli ludzie. Oni mają bardzo fajnie poukładane w głowach, oni mają troszeczkę już inną mentalność, nawet niż ja i ty, wiesz. I teraz ostatnie moje pytanie, trochę przewrotne. Czy zgodzisz się ze mną z tym, że powinno być w Polsce więcej błędów medycznych, tak. więcej zdarzeń? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo te liczby, które posiadamy, pomijając fakt, że jeżeli ktoś w ogóle się zajmuje nauką i widzi od 7 tysięcy do 23 tysięcy liczby taki rozstrzał, no to wie, co się za tym kryje, a mianowicie wiadomo, że nie wiemy. Tak, błędów powinno być więcej. Błędów medycznych powinno być więcej, to mówimy tak przewrotnie, ale tak, ich powinno być więcej, no bo po prostu ich jest więcej. 1 na 10 pacjentów pada ofiarą błędu medycznego. Zaraportujmy go, obejrzyjmy go. Tak, mówmy o błędach, organizujmy te smocze jamy, gdzie ludzie pokazują, jak popełnili błąd, tak? Żeby ktoś inny go nie popełnił. To jest naprawdę najwspanialsze miejsce do nauki. Nauki na błędach. Dzięki, Piotrze. Za tą część już naszym widzom dziękujemy. Bardzo się cieszę, że poświęciłeś tam chwilę. Dziękuję bardzo. Że miło było Cię zobaczyć w studiu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że udało mi się w tym odcinku, udało się nam z Piotrem pokazać Wam złożoność tych błędów medycznych, tych zdarzeń medycznych, tej całej ścieżki od błędu do jego niepowtórzenia, od błędu do odszkodowania, od błędu do uznania winy. Mam nadzieję, że udało się też przekonać Was do tego, że wszystkim powinno zależeć na tym, że błędów było jak najwięcej zgłaszanych, jak najwięcej analizowanych. Będę ciekaw w komentarzach, tak jak po poprzednim odcinku, tak i po tym, który system waszym zdaniem jest najlepszy? Ten, którym ogranicza się do pieniędzy, ten, który zależy na tym, żeby znaleźć winnego, czy ten, który ma za zadanie jak najszybciej zrekompensować to zdarzenie i nie dopuścić do tego, żeby ten błąd się powtórzył, a może jakiś inny system, może jakiś system mieszany, połączenie tych. Także to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Kuba Kosikowski, a to był drugi odcinek Zero Znieczulenia w kanale Zero. Do zobaczenia w kolejnym. Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT.